Policjanci zwalczający przestępczość narkotykową z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu weszli do mieszkania w centrum miasta. Śledczy podejrzewali, że w tym mieszkaniu mogą znajdować się narkotyki. Mieszkanie należało do 28-letniego mieszkańca Opola. No i przypuszczenia policjantów się potwierdziły. W jednym z pokoi specjalnie zaadaptowanym do tego typu działalności policjanci ujawnili plantację konopi indyjskich. Tutaj 20 drzewek zostało przez funkcjonariuszy zabezpieczonych, ale to nie jedyne narkotyki, które ten mężczyzna posiadał w swoim mieszkaniu. Policjanci zabezpieczyli prawie 300 gramów marihuany oraz ponad 40 gramów amfetaminy. Ten 28-latek został zatrzymany, teraz grozi mu do 10 lat więzienia.